No to jeszcze teraz oficjalnie w superraporcie witam i przedstawiam Andrzej Kostyra, dziennikarz i komentator sportowy. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Panie redaktorze, krótko i na temat, na sam początek, bo świętujemy nasze 30-lecie i teraz pytanie. Czy pan umie wskazać najwybitniejszego sportowca tego 30-lecia? Jednego. Chyba się zawiesiliśmy znowu. Drodzy państwo, strasznie mi jest przykro, bardzo państwa przepraszam za tę sytuację dzisiaj, ale ja naprawdę nie mam na to najmniejszego wpływu. Gdybym miała, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Ja nie wiem, to może to jest po naszej stronie dzisiaj, skoro wszyscy rozmówcy się zawieszają, a nie wcale po stronie rozmówców. Mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli kontynuować i że ja za chwilę będę mogła to pytanie zadać po raz kolejny. Czy słyszymy się? Tak jest. Dobrze, to jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy umiałby pan, panie redaktorze, wskazać najwybitniejszego sportowca 30-lecia? Jednego. Jednego 30-lecia. Chyba Irena Szywińska. No to jednak to jest rekordzistka, jeżeli chodzi o medale. Fenomenalna zawodniczka. Także ale wydaje mi się, że... Ja mówię tego 30-lecia naszego, czyli po 91 roku. A po 91 roku, no to wydaje mi się, że tutaj trzeba by było wspomnieć o chyba Robercie Lewandowskim. Robert jednak. To jest, tak, jednak Robert Lewandowski, bo to jest piłka, to jest, są olbrzymie osiągnięcia. Mam nadzieję, że to będzie złota piłka, także w ten weekend, bo jeżeli nie, no to ten plebiscyt to jest funta kłaków wart, no bo to... Jeżeli kto może dostać tą złotą piłkę? Messi, który strzelił w lidze francuskiej mniej goli niż francuskiej? Nie, no to po prostu kpina. No to jest fenomenalny piłkarz, fenomenalny człowiek, wspaniałe zachowanie, wzór dla młodzieży, a więc to Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, ale nie ma pan wrażenia już a propos tej złotej piłki, że no to już nie jest pierwszy raz, kiedy Robert Lewandowski powinien ją dostać i że to jest po prostu kwestia może jakiejś antypatii do Polaków po prostu, bo takie teorie też się pojawiają, że dlatego on tej złotej piłki nie dostaje. Nie, to tak daleko bym nie szedł. Raczej to jest ta kwestia, że on gra w Bayernie Monachium. Bayern Monachium nie musi się nakrównać popularnością z Realem Madryt czy z Barceloną. Jest też poza tym no, grupa, tak, głosują to na tą złotą piłkę eksperci z całego świata. Tam z jakiejś misiej dziury, gdzie w ogóle nie mają pojęcia o piłce nożnej, też dziennikarz, który w jakimś tam portalu peryferyjnym pracuje i jego głos się liczy tak samo jak na największych ekspertów piłkarskich. Także nie, no to tutaj raczej nie. No dobrze, to tę sprawę mamy już załatwioną, a największe sportowe wydarzenie i największy sportowy sukces po 91 roku, jeżeli chodzi o polskich zawodników. Da się wybrać jeden? Oj nie, no tych sukcesów było bardzo dużo. No, ja żałuję tylko, że nie ma wśród tych sukcesów medalu olimpijskiego w boksie, tak ulubionego, bo to się skończyło na 1992 roku na Barcelonie i ciągle czekamy na ten medal. Czy się doczekamy? No nie wiem, już zaczyna się od tego, że trochę brniemy w ślepy zaułek, no bo teraz liczymy na to, że naturalizujemy Kubańczyka, który jest wielkim talentem, mimo że on zdobędzie dla nas złoty medal olimpijski w boksie, ale to nie o to chodzi. No dobrze, to skoro przy boksie jesteśmy, mamy 48 zwycięskich walk z rzędu Dariusza Michalczewskiego w latach 91-2003. No to jest coś. To jest coś. To jest w ogóle dla mnie, pytała pani o tego najlepszego, najwybitniejszego sportowca, no ze względu na piłkę nożną, to ja wskazałem na Roberta Lewandowskiego, ale trzeba by było wziąć też pod uwagę Darka Michalczewskiego. Tak jak pani wspomniała, 48 zwycięstw. I on by wyrównał rekord Rockiego Marciano, czyli 49, ale tam był układ taki polityczny. No musieli Niemcy odpuścić Darka Michalczewskiego. I jakby no, w moim odczuciu on powinien mieć to 49 zwycięstwo. Względy polityczne spowodowały, że nie było tego 49. Ale Darek Michalczewski to jest... człowiek, o którym można by było długo mówić.
To jest człowiek, sportowiec, którego no dzisiaj trudno by było tworzyć. Ja opowiem pani taką jedną sytuację. Siedzę sobie w redakcji Super Expressu, jest niedzielny dyżur, robimy gazetę i nagle dzwoni telefon. Darek Michalczewski mówi: cześć Andrzej, witam cię serdecznie. Ja mówię: no cześć Darek, co się u ciebie dzieje? A mówię: słuchaj, jestem na autostradzie w Niemczech, miałem wypadek, tam walnąłem tym swoim Mercedesem jakiś inny samochód, ale wszystko jest w porządku. Czy chcesz jakieś zdjęcia z tego wypadku? Ja mówię: Darek, no dawaj te zdjęcia, no oczywiście. A mówię: u ciebie wszystko w porządku? Tak, 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 wszystko w porządku, no to zaraz zrobię zdjęcie, ci wysyłam. I Darek Michalczewski, legenda boksu, mistrz świata, no wysyła do redakcji Super Expressu zdjęcia z wypadku na autostradzie w Niemczech. Mieliśmy oczywiście te zdjęcia jako pierwsi, inni tam opublikowali, ale no proszę mi pokazać teraz jakiegoś sportowca, który tak reaguje jak Darek Michalczewski, który, który współpracuje z mediami, który rozumie naszą pracę i ceni. No nie ma takiego. Ja już nie wspominam, że on na każdy temat potrafił się wypowiedzieć, że każda rozmowa z nim to była przyjemność, że każda rozmowa z nim to potem były cytaty. No teraz niestety takich sportowców nie ma. No to jeszcze skoro przy boksie, bo pan tak boks kocha, to jeszcze kontynuujmy. Andrzej Gołota. To jest jakaś taka postać też popkultury w ogóle, nie tylko świata sportu. Kochała go Wisława Szymborska, piosenki o nim śpiewał Kazik Staszewski. No i ba, on trafił nawet na okładkę Super Expressu w roku 96, którą za chwilę, mam nadzieję, będziemy mogli pokazać. Zdyskwalifikowany w 9 rundzie za ciosy poniżej pasa. To też jest niezwykła postać polskiego sportu tego 30-lecia. No tak, to jest niezwykła postać. Ja żałuję tylko, że nie został mistrzem świata. No, dla mnie on był mistrzem świata, bo nie przegrał na pewno walki z Cruzem, z Ruizem, nie przegrał walki z Chrisem Birdem. Dla mnie to jest mistrz świata, to, ale no, formalnie nie jest, no bo by zremisował walkę o mistrzostwo świata, przegrał walkę o mistrzostwo świata, ale on rozbudził taką fascynację boksem. No ludzie wstawali, zarywali noce, żeby go obejrzeć. To był fenomen socjologiczny. Do dzisiaj należą do niego rekordy oglądalności, bo ta walka w Witherspoonem w hali we Wrocławiu Ludowej, no to tam, żeby się dostać, nie było możliwości. No tam wszyscy najwybitniejsi starali się obejrzeć Gołotę. No, szkoda, zabrakło kropki nad i, bo on zasługiwał na mistrzostwo świata, dostarczył nam niesamowitych wrażeń. No ja do dzisiaj no, skomentowałem kilkanaście jego walk o tytuły. No i to były walki wspaniałe, krwawe, na przykład z Koreem Sandersem w Atlantic City. To ja z Jurkiem Kulejem, świętej pamięci, siedzieliśmy i mieliśmy garnitury i koszule we krwi, no bo to był taki krwawy pojedynek. Mm-hmm. To teraz lecimy razem z Adamem Małyszem, bo przypuszczam, że wielu jego także mogłoby wskazać jako tego najwybitniejszego sportowca 30-lecia. No tylko umówmy się, skoki narciarskie są w niewielu miejscach popularne, jest to dziedzina bardzo niszowa, ale Adam Małysz no, wybitnym polskim sportowcem był, jest gdzieś tam nadal, także trafił na okładkę Super Expressu, co w przypadku sportowców często się nie zdarza. To jest rok 2007, zaraz tę okładkę zobaczymy. Małysz po raz czwarty wygrał Puchar Świata. To też niezwykły fenomen. Tak, to jest niezwykły fenomen i ja się cieszę, że on doszedł do tych sukcesów, bo pamiętam Igrzyska Olimpijskie w Nagano i pamiętam rozmowę z nim. On wtedy, nie wyszły mu te igrzyska, no i był zagubiony jak skarpetka nie do pary. I tam rozmawiam z nim, zresztą grupie dziennikarzy, i on mówi: no może gdybym założył nowy kombinezon, to może by było lepiej. Założył potem w następnym konkursie nowy kombinezon, mówił: no nie, szkoda, może w tym starym byłoby lepiej. Był zagubiony i z tego zagubienia, z tego, że pogubił się, on wyszedł, osiągnął wielkie sukcesy. To jest znamie wielkich tylko sportowców, takich jak on, i sportowców, którzy też razem z nami, z dziennikarzami je wyulowali, bo on bał się przecież dziennikarzy. No to słynny przypadek, kiedy Darek Hrabałowski chciał z nim pogadać, a on się schował w szafie, no i bał się tej rozmowy. No ale potem
No proszę teraz z nim porozmawiać. To jest, jak dziennikarze rozmawiają, to jest fachowa analiza. To jest, są wyczerpujące odpowiedzi. To jest po prostu inny sportowiec i inny człowiek. On dzięki sportowi stał się człowiekiem, no powiedzmy, który może być wzorem i dla młodzieży, i dla dziennikarzy, i dla wszystkich innych sportowców. Tutaj nasi widzowie piszą, leć Adaś, leć. To wszyscy pamiętają rzeczywiście komentatorów sportowych, którzy dokładnie w ten sposób dmuchali gdzieś tam mu pod narty. No ale teraz musimy... Ale to jeszcze tak. Ja wspomnę pani takie coś innego. Taki był Przemek Kubiak u nas, dziennikarz. I w pewnym momencie Adam zaczął gorzej skakać. Jak przeszedł i miał reklamę konkurencyjnego dla nas dziennika Fakt i w Super Ekspresie ukazał się tytuł Coś mu ciąży. To Fakt. I było zdjęcie Adama Małysza, jak ma na reklamę konkurencyjnej gazety na nartach. No dobrze, to teraz jeszcze wracamy do piłki nożnej. Panie redaktorze, czy pan jest w stanie wytłumaczyć fenomen polskiej reprezentacji w piłce nożnej? Dlaczego my jako Polacy w zdecydowanej większości najbardziej kochamy piłkę, wspieramy tę reprezentację, mimo że ona bardzo często nas rozczarowuje? No zostawmy to Euro z 2016 roku, to rzeczywiście były nieliczne powody do dumy tego ostatniego 30-lecia. Jak to jest, że piłka jest taką fatamorganą jakąś, jakimś takim niespełnionym przez cały czas marzeniem i ta nadzieja kibica nie umiera. Ona zawsze się rodzi. Tutaj też mamy przed Euro, przed meczem otwarcia Euro 2012, zaraz pokażemy okładkę, nasz tytuł Rzućcie Greków na kolana. No delikatnie mówiąc to się nie udało, ale ta nadzieja była zawsze. Z czego to się bierze pana zdaniem? To jest fascynacja najpopularniejszym sportem na świecie. No to jest... Bo w Ameryce jest, powiedzmy, amerykański futbol, jest NBA, ale to nic nie może się równać z piłką nożną. I to jest fascynacja tym sportem, fascynacja też wielkimi gwiazdami, bo przecież mieliśmy przed Robertem Lewandowskim, były przecież Kazimierz Dejna, mieliśmy sukcesy, mieliśmy złoty medal olimpijski, mieliśmy Kazimierza Górskiego, mieliśmy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i ten pamiętny mecz z Niemcami, kiedy Polska była na ustach wszystkich, no i nadawano dzieciom w Afryce, w Ameryce Południowej jakieś tam polskie imiona. No, to jest fascynacja po prostu najpopularniejszym sportem i tutaj marzymy o tym, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. To chyba będzie tak, jak pani wspomniała, jest fatamorgana, ale no, czy można zabronić nam marzyć? Chyba nie. Nie, nie wolno nawet tego robić. Teraz tak. Zadam pytanie takie spoza 30-lecia, ale jestem bardzo ciekawa pańskiej opinii. Czy obecnego trenera polskiej reprezentacji należy wymienić jak najszybciej, bo plotki takie chodzą, że w PZPN się nad tym zastanawiają. Więc to, ja myślę, że trzeba mu pozwolić dograć do końca. Ja myślę, że to powołanie go na trenera reprezentacji to okazuje się nieporozumienie, bo no przecież nie osiągnął sukcesów, nie zmienił tej reprezentacji. To jest zupełnie inna sytuacja niż z Leo Benhakerem. Nie wiem, czy pani zna kulisy powołania Leo Benhakera na trenera reprezentacji. Proszę mówić. No to zaczęło się w Super Ekspresie. Siedzimy sobie z Piotrem Koźmińskim i rozmawiamy, no, że trzeba coś zrobić, no bo potrzebny byłby jakiś wybitny trener. I pomyśleliśmy o Leo Benhakerze, który przecież trenował Real Madrid, był wielkim trenerem. I zdobyliśmy telefon do Leo Benhakera i Piotr Koźmiński porozmawiał z nim. I pytamy go, czy on byłby zainteresowany pracą z reprezentacją Polski. On mówi tak. Więc od razu ja wykorzystuję swoje prywatne kontakty z Michałem Liskiewiczem, który był wówczas prezesem PZPN-u, a z którym przez lata pracowałem biurko w biurko w sporcie katowickim. Dzwonię do Michała i z Piotrkiem mówimy, Michał, rozmawialiśmy z Leo Benhakerem. Jest do wzięcia jako trener reprezentacji. I Michał dogadał się z Leo Benhakerem i mieliśmy wybitnego trenera, który miał rezumę trenerskie nieporównywalne z Sousą, który osiągał sukcesy. I tutaj no, Michał Liskiewicz dokonał po prostu, krótko mówiąc, lepszego wyboru niż Zbigniew Boniek. No
proszę bardzo. To tego nawet nie wiedziałam, że Superekspresowi właśnie, a właściwie wam zawdzięcza polska reprezentacja mocny kawałek swojej historii. Tak jest, panie jest. Andrzeju, ponieważ my się już zbliżamy do końca, to ja jeszcze o jedną rzecz chciałam pana zapytać. Dlatego, że teraz wielu pokłada ogromne nadzieje w naszych tenisistach. W Hubercie Hurkaczu i w Idze Świątek. Czy ma pan wrażenie, że Iga umie udźwignąć ostatnio to, co ją spotkało w kilkunastu ostatnich miesiącach? Czy to jest materiał na prawdziwą mistrzynię, czy ta psychika jednak w nie najlepszej chyba kondycji ostatnio ją pokona? Nie, no to jest absolutnie psychika na numer jeden w światowym tenisie. Ja myślę, że ona zostanie numerem jeden. Ona jest młodziutką dziewczyną, no proszę dać jej trochę czasu, tak samo jak Hubertowi Hurkaczowi, no, który jest wzorem sportowca profesjonalnego podejścia. Ja myślę, że i jedno, i drugie udźwignie to, ten ciężar. No, to jest też no, przecież sport, który jest tak popularny, którym ciężko tak osiągnąć sukces. Ja byłem na wszystkich tych wielkich szlemach, oprócz Australian Open, i obserwowałem i Agnieszkę Radwańską, Kubota. No, to jest ciężko naprawdę przebić się. Ona się przebiła, wygrała jako pierwsza Polka wielkoszlemowy turniej i myślę, że to nie był jej ostatni wielkoszlemowy sukces. No a teraz to takie załamanie ewidentnie emocjonalne, to co to jest? Jakiś etap? Tak, to jest etap. No, miała słabszy okres i to się zdarza każdej tenisistce. Przecież Serena Williams też przegrywała w Australia, w US Open, miała niepowodzenia, zahamowała się w pewnym momencie, nie pobiła tych rekordów, które miała pobić, ale Serena już właściwie kończy karierę. Myślę, że wszystko co najlepsze dopiero przed Igą Świątek. To jeszcze jedna rzecz, dlatego że Michał Kozłowski, wydawca tego programu, nie wybaczyłby mi, urwałby mi głowę, gdybyśmy nie powiedzieli kilku słów o lekkoatletach, bo to jego konik. Rozumiem, że tutaj Anita Włodarczyk nie ma sobie równych. Anita Włodarczyk nie ma sobie równych, oczywiście, chociaż dla mnie ten jego sukces, no to jest niespodzianka po prostu XXI wieku. Ale no, biorąc pod uwagę te wszystkie sukcesy, to Anita Włodarczyk no, jest zdecydowanie numer jeden. Ja tylko jestem przyzwyczajony troszeczkę, powiem pani, do innego poziomu tych mistrzów. Anita Włodarczyk jest troszeczkę taka zamknięta w sobie. Ja byłem zaprzyjaźniony też z reprezentantem tych lekkiej atletyki, sportów siłowych, tyle że pchnięcia kulą. Świętej pamięci Władysław Komar. No ten facet to był niesamowity. No to tak jak Darek Michalczewski. Z nim można było porozmawiać na każdy temat. On tworzył historię, on był niezwykle popularny, on śpiewał, on grał w kabarecie. No tacy sportowcy już są niestety na wymarciu, no ale cieszmy się z tych, których mamy, bo nie każdy przecież musi być wielką gwiazdą poza arenami sportowymi, tak jak Władek Komar. Cieszmy się z tego, że mamy Anitę Włodarczyk, która spełnia nasze marzenia o złotych medalach olimpijskich. Kropka, tu kończymy naszą rozmowę i jednocześnie przypominamy, bardzo mocno trzymamy kciuki za złotą piłkę dla Roberta Lewandowskiego. Tak jest, trzymamy, proszę zacisnąć też pięści. Bardzo dziękuję. Andrzej Kostyra, obiecywałam i mówiłam, że skarbnica wiedzy o polskim sporcie. Pozdrawiamy, panie redaktorze, dużo zdrowia życzymy. Do zobaczenia. Również dzięki. Dziękuję, do widzenia, wszystkiego najlepszego. Pozostając w tej sportowej nomenklaturze i retoryce, dobrnęliśmy do mety. To wszystko już w dzisiejszym super raporcie. Łatwo nie było ze względów technicznych. Bardzo raz jeszcze państwa przepraszam, no ale niestety coraz częściej chyba będziemy znowu się stykać z takimi rozmowami właśnie na łączeniach. Będziemy uzależnieni od internetu, no bo niestety sytuacja pandemiczna, jak państwo doskonale wiedzą, zamiast się poprawiać, to się pogarsza coraz bardziej, więc tych spotkań pewnie oko w oko będzie coraz mniej. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu. Kłaniamy się państwu bardzo nisko. Widzimy się jutro w czwartek o godzinie 8:57. Spokojnego, dobrego dnia państwu życzymy. Do jutra.